Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj materiał 122 chińskiego czołgu średniego szturmowego, na którego możemy szkolić załogę na 121, o której też niedługo będzie materiał. To jest początek nowej serii, serii Premek, z tego względu, że wystrzelałem się niesamowicie z kredytów. Posprzedawałem większość maszyn, żeby robić dla Was materiały. I tak naprawdę teraz zacząłem odkupować wszystkie te maszyny, które wcześniej sprzedałem, plus muszę odkupić wszystkie dychy, żeby było po prostu z czego kręcić dla Was materiały. A materiał dzisiaj o bardzo ciekawej maszynie czołgu, który jest często pomijany, jest to Chińczyk i no rzadko po prostu gracze grają na tej maszynie, a czołg jest niesamowity. Posiada pewne cechy, które umożliwiają niesamowite klepanie masterek. Pokażę Wam dzisiaj, no miało być tych bitew aż 10, ale chyba skrócimy ten materiał, nie będę aż tyle pokazywał. 10 masterek na 10 różnych mapach, ale wybiorę dla Was po prostu lepsze bitwy. Czołg top 3 w zarobkach, słuchajcie, jeżeli chodzi o medy. Czołg z niesamowitą penetracją, jest to czołg top 3 i penetracja właśnie na pociskach HPCR jest tak niesamowita, że nie trzeba często ładować gota, dlatego na nim zarabiamy. Dodatkowo mamy tu hity, które mają prawie 300 penetracji, no niesamowite wartości. Dlatego czołg jest przyjemny, dodatkowo bardzo, bardzo twarda wieża i można na nią fajnie pograć. Dodatkowo jeszcze opuszczanie działa, ale o tym za chwilę, więc zaczynajmy. No i lecimy. Najpierw może zaczniemy sobie od załogi. Pokażę Wam tutaj z pozycji garażu, to jest bardziej czytelne, nie będę pokazywał tego na stronie, w jaki sposób tutaj załogę zrobiłem. Słuchajcie, jeśli macie do wyboru kamo albo naprawę, ja tym czołgiem raczej gra się agresywnie, to nie jest raczej czołg do kampienia ze względu na swój rozrzut i descelowania, więc najpierw jest naprawa, dopiero później jest kamo. Natomiast tu widzicie na ładowniczym nie mam w ogóle kamo. Niestety są ważniejsze dla mnie perki do wyboru. Zobaczcie, wolę intuicję niż kamo, z tego względu, że mamy tu hity i czasami trzeba pożonglować, ale też bardzo dużo używam burzaków, dlatego wożę ich w takiej konfiguracji. W zależności jaki tier nam rzuci na dychy, no niestety już trzeba tymi kumulakami sobie radzić. Braterstwo, zwiad, strzał z biodra, gładka jazda, rozeznanie sytuacji, naprawa, no i później perki, oczywiście takie, które się przydają. Jeżeli coś wykryjemy, żeby mieć wyznaczony cel, coś, jeżeli ktoś nie lubi arty, no to wykrywanie dźwiękiem. Tutaj zmniejszamy opory dla gruntu, żeby lepiej się poruszać, bo ten czołg ma problem z poruszaniem się. No i desperat, jak już jesteśmy na ogrysku, żeby szybciej ładować. A mamy tutaj tak naprawdę, no największym problemem tego czołgu to jest jego przeładunek. Zobaczcie, 15,71 przeładowanie ciała. No to jest kosmos i to jest największy minus tego czołgu, dlatego większość graczy go pomija. To jest, mamy te średnie uszkodzenia 400. Zobaczycie w bitwach, że naprawdę tym czołgiem można fajnie postrzelać. Zrobiłem tutaj nawet wynik powyżej 6000 na nim, więc bitwy były dosyć ciekawe. Tutaj Wam jeszcze pokażę ulepszenia polowe. Prawa, prawa, lewa, no oczywiście do obrotu. Ja zawsze biorę do rozmiaru okręgu celowania, żeby te pociski leciały w coraz mniejszym okręgu. Po prostu więcej pocisków trafia. To jest takie moje osobiste zdanie. No i tuning rozprzeżarki. Pomimo, że maskowanie tu nie jest za dobre, ja wolę się cofać, czyli wyjeżdżam, strzelam i szybciej się cofnąć, plus jeszcze dostaję do naprawy zawieszenia. Jeśli chodzi o konfigurację drugiego miejsca, ja grałem na zwiadzie. Starałem się grać na systemie obserwacji dowódcy. Coś pospotować. Do markowania na pewno się przyda. Teraz procent zwycięstw. Słuchajcie, osiągnąłem 66%, testując różne rodzaje wyposażenia, aż znalazłem takie, które umożliwiło mi nowe wymiatanie na tym czołgu, więc później Wam pokażę, jaki zestaw ja dobrałem sobie. 66% zwycięstw na 150 bitew, gdzie ostatnia sesja 30 bitew była ponad 70%. Naprawdę bardzo fajnie się gra, bardzo fajnie zmarkowałem ten czołg, ale zwróćcie uwagę, że mam punkty przepustki bitewnej. Stwierdziłem, że będę blokował czołgi, tak jak tutaj też widać na kanonie pancerze, bo też o nim będzie materiał. Będę blokował sobie czołgi. Mam takie wrażenie, że po przepustce bitewnej będzie maraton na polską konstrukcję i żeby szybko ją wbić, po prostu będę blokował. Za każdą blokadę czołgu mamy 25 punktów, więc sobie szykuję, no nie tylko tutaj, bo już mam też przyszykowane szósteczki, część już jest zablokowana, część za 78, 86,
No będziemy po prostu blokować i bardzo szybko w pierwszej ziemi będę chciał wbić aż 10 etapów, żeby jak najszybciej zrobić Polaka, żeby nie trzeba było dokupować za golda. Dalej, co tutaj jeszcze możemy o tym czołgu powiedzieć? Mamy opuszczanie działa. Chińczycy charakteryzują się tym, że nie ma tam opuszczania działa. Tu natomiast mamy minus 8 stopni i można fajnie pograć na tą wieżę. Przy największym kącie nie widać już tak tych garków, bo one są duże i mocno nam wklejają, szczególnie na bliskim dystansie, więc to jest taki czołg, może nie do końca do pierwszej linii, ale z drugiej graniem się świetnie. Grając na wieżę, wychylając się, bardzo twarda wieża, te pociski się ślizgają po niej. Tak samo kadłub mocno skontowany też powoduje rykoszety. Rozrzut 0,29, tutaj widzicie czas celowania 2,06. Przy tej załodze, oczywiście przy racjach, jestem w zwolenniku grania na racjach, natomiast zestawy już są małe, żeby grać w miarę ekonomicznie. Golda też dużo tutaj nie używałem. Teraz może przejdźmy sobie do omówienia pancerza. No i sam pancerz jest bardzo ciekawy. Zobaczcie, że mamy dwa potężne garki, gdzie każda ósemeczka, no siódemeczka się wbija bez problemu. I to jest tak naprawdę straszny miks tego czołgu, bo wyjeżdżając, grając w mieście, chcąc zrobić sidescrapa, mamy któryś garnek, gdzie można nas przebić. Natomiast sama wieża, spójrzcie, 330 mm penetracji, tylko tak naprawdę dziesiątki tu się wbijają. Grając na ósemki możemy grać prawie zawsze dingniemy i możemy spokojnie się wychylać. Jest to bardzo, bardzo twarda wieża. Kadłub 200 mm, dolna płyta też 200, więc jeśli rzuci nas na siódemki, na szóstki, ten kadłub dinga. Teraz spójrzcie, jeżeli będziemy grali na wieży, bo ja tym czołgiem te gram, zobaczcie co się dzieje. Garki są mniej widoczne, a górna płyta praktycznie odbija wszystko. I ten czołg jest idealny właśnie do takich wychyłów na wieżę. Tylko w garki mogą nam się strzelić, a tak naprawdę reszta jest nieprzebijalna. Nawet dyszki, tutaj zobaczcie, tylko najlepsze te deki, mogą się wbić w tą wieżę. Dlatego ten czołg jest niesamowity, warte polecenia. Oczywiście mamy tu tego weakspota jeszcze pod wieżą, bo tak naprawdę to pokazujemy. Widać, że tutaj jeszcze jest weakspot poza garkami. Ale tak naprawdę lekki sidescrap. Mam oczywiście gdzieś tutaj weakspota i tutaj. Więc tutaj można się wstrzelić, jeśli weźmiemy już hity. Zobaczcie, że dalej to dinga. Dosyć mocny, jeszcze mam pancerz warstwowy, który osłania nam ten bok, plus gąsienice, które też są pancerzem warstwowym. Oczywiście odwrócony sidescrap też jak najbardziej. Zobaczcie, można sobie wyjechać na odwróconym sidescrapie i wtedy nie mamy tego policzka, co mamy z przodu. Może jakoś lepiej to ustawimy. O, wyjeżdżamy 600, 500, 300. Tutaj już zaczyna nam wchodzić, ale mamy ciągle te garki i to miasto, no jest problematyczne, jeżeli gramy przeciwko czołgom, które mają bardzo dobre działa, one nam się po prostu wbijają w te garki i było dużo takich sytuacji, że jeden na jeden nawet z siódmym tierem przy naszym bardzo długim przeładunku powodowało, że bili nas po tym garkach niemiłosiernie. Natomiast sklejka jak najbardziej, tym czołgiem się sklejamy. Zobaczycie też to w bitwach, że przeciwnik po prostu panikuje, nie wie gdzie ma strzelać, nie przyceluje w garnek, a my możemy go fajnie skończyć. I teraz statystyki. Mamy tutaj bardzo słaby DPM. Zobaczcie, to jest tragiczny wręcz DPM przy tym przeładunku i no gra się bardzo ciężko, trzeba uważać, szczególnie jeżeli wyjedziemy na czołg z mocnym DPM, no robi nas, my jesteśmy bezbronni, więc to jest niesamowita wada tej maszyny. Natomiast jeśli będziemy grali poprawnie, tak na, nie może z pierwszej linii, ale tak gdzieś z drugiej, przy bliskim kontakcie, zaraz za czołgami ciężkimi, możemy tym czołgiem fajnie nastrzelać. Mamy tutaj pancerz, na który możemy się wychylić. Dalej, rozrzut 0,32, czas celowania 2,21. Prędkość pocisku 1368. Bardzo fajna PCR-y, 400 uszkodzeń, fajna prędkość, naprawdę fajne pociski do grania, 233 penetracji. No i hity, które już są wolniejsze, 907 prędkość tego pocisku, ale penetracja już 299. Typ 5 heavy, naprawdę te twardsze cele, mausy, setki, jest już szansa, żeby to przebić. Na innych premkach po prostu takich możliwości już nie mamy. Dalej, mobilność. I to jest tak naprawdę, niby że jest 50, ale zobaczcie, że efektywna prędkość tak naprawdę jest dużo mniejsza. I to jest minus tego czołgu. On się wydaje taki mołaty, ciężko się nim jeździ, więc tutaj trzeba było dobrać taki parametr, że można by było to czołgiem lepiej się poruszać, wziąć taki element wyposażenia, więc do tego też dojdziemy. 800
stopni opuszczania, zasięg widzenia, no, który też kuleje. To nie jest czołg, gdzie łatwo się robi pełny zasięg i coś kosztem czegoś. Ja jestem zwolennikiem grania na optyce. Na tym czołgu niestety jest tyle problemów, że trzeba niestety zrezygnować z tej optyki i nie grać z tym maksymalnym zasięgiem widzenia. Dalej, rozrzut 0,20 to jest spory rozrzut. Dlatego na czołgach, które mają powyżej 12-13, trzeba już zakładać stabilizator, jeśli można. I tutaj niestety stabilizator też jest konieczny. Dobra, najpierw może sobie zacznijmy od wyboru załogi, żeby te parametry nasze były czytelne. Intuicja koniecznie, bo tu mamy hity. Bez intuicji na tym czołgu gra się bardzo ciężko. I teraz tak, ja grałem w sposób następujący. Oczywiście dosyłacz, oczywiście jak najlepszy kolor. Z tego względu, że no tutaj jest problem z tym czasem przeładowania, więc dosyłacz to jest must have na tej maszynie. Drugi, tak jak powiedziałem, musi być stabilizator, żeby ten czołg przy tych wychyłach, no był, nie byliśmy tak długo narażeni, żeby przeciwnik nie mógł strzelić się w garnek. Więc jak najlepszy stabilizator, no i trzeci moduł. I tak naprawdę tutaj była największa kombinacja. Co założyć, żeby było przyjemnie? Kombinowałem dosyć mocno, zakładałem wentylację, zakładałem jakieś ostrogi, żeby podkręcić, zakładałem turbinę i wiele osób też kombinuje. Dopiero zaczęło mi się grać niesamowicie, jak założyłem eksperymentalne turbo. Dostałem do obrotu prędkość do przodu, prędkość do tyłu, bo zobaczcie, że prędkość do tyłu to tylko 15, więc tu jest potrzebna jakaś rodzaj turbiny, żeby podkręcić ten element cofania się. I dzięki temu elementowi zyskaliśmy pojazd dużo mobilniejszy, który szybciej się wycofuje. Dodatkowo jeszcze z ulepszeń polowych mamy możliwość 2 do tyłu i tutaj zostajemy już 20. I przy wyjazdach, takich właśnie przy wymianach 1 na 1, bo grałem na Sidescrapie, zmniejszony terożut do 0,14, czyli jest celniej. Natomiast możemy szybciej się wycofać i możemy szybciej podjechać. To jest tak naprawdę mój ulubiony zestaw. I na tym klepałem masterki jedną za drugą. Bywało także 2-3 masterki pod rząd, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj oczywiście ja gram na racjach, jestem zwolennikiem. Wiem, że większość graczy omija, bo chce więcej zarobić. Natomiast jeśli będziemy niecelni, wolniejsi, no bo to kręca nam wszystkie statystyki, to zarabia na siebie, naprawdę. Dzięki temu dłużej możemy przeżyć, możemy więcej nastrzelać. Oczywiście mały zestaw, mała apteczka, tutaj slot na zwiat, no i tam widzieliście ulepszenia polowe, czyli do rozrzutu i do obrotu. Tak zrobiony czołg jest na pierwszym slocie. I teraz zastanawiałem się bardzo mocno, jak tu pograć na drugim. Ja jestem zwolennikiem spotowania, natomiast tutaj mamy słabe kamo. I drugi zestaw bodajże złożyłem oczywiście z systemu obserwacji dowódcy, żeby pospotować. Zostawiłem dosyłacz i wziąłem bodajże optykę. I na takim zestawie próbowałem poświecić, ale niestety kamo jest słabe. To jest element, który powoduje, że spota dostajemy ze 100 metrów stojąc za krzakiem, więc lajciki nas bardzo mocno świeciły, więc raczej miejscówki typowo na wieżę, gdzie można coś wyświecić, ale bezpośrednie próby ja zdam krzaku, żeby wyświecić inne czołgi przeciwnika, no to nie do końca to się udawało, ale zobaczycie to w bitwach. No i mniej więcej tak wygląda zrobiony przeze mnie czołg. Oczywiście ten pierwszy zestaw, no na nim najwięcej masterek naklepałem. Dyrektywa oczywiście do dosyłacza, jeżeli można, żeby jeszcze skrócić ten przeładunek, ale zobaczcie, DPM i tak jest słaby, więc na dzień dobry, jak ktoś patrzy na liczby, na parametry w liczbach tego czołgu, no to mówi nie, to będzie słaba konstrukcja, a ja dzisiaj wam pokażę w bitwach, jak ten czołg wymiata. Lecimy na bitewki. El Haluf, rzut 8-7, mamy fajne losowanie. Co prawda przeciwnik ma tego MX-a, który może fajnie pograć na wieżę, ale reszta czołgów raczej jest do ogarnięcia. Polak też nie powinien być problemem. Zobaczcie, tutaj widać na jakim posażeniu grałem. Eksperymentalne turbo i dojeżdżamy w czołówce. Prędkość, zobaczcie, 54 trzyma pojazd, więc nie jesteśmy spóźnieni tak naprawdę. Mamy fajne czołgi wieżowe, więc mamy tutaj przewagę. Mamy Emila, mamy typa 63, więc powinno być teoretycznie w miarę dobrze. GF przeciwnika, no chyba nie ogarnia.
Drugi light gra poprawnie. Nasze lighty ogólnie w tej bitwie elegancko zagrały. No i co? Podjeżdżamy, ustawiamy się, mam 8 stopni opuszczenia działa. Tu już bitwa z drugą oznaką biegłości. No i zaczynamy. Łupanie. T34-2. Odbił się, zobaczcie, od górnej płyty zwykłym pociskiem. No, nasze czołgi się bardzo mocno pchają do przodu. Myślałem, że ten Polak się wychyli, ale nie wyjeżdża, więc my jedziemy do przodu. No niestety w GF-a nie weszło. Przeładunek prawie 14 sekund, bolesne, bolesne. No, spróbuję pokarać tego Polaka. AMX papierowy. Czekam, a strzeli, żeby wychylić się na pewniaka, żeby nie przyjmować od niego. Strzelił. No i Arta. Oczywiście we mnie. No to Polak to jest ich topowy czołg. Tam mamy T-34-100. Znowu. No te Arty tutaj. Nie ma chyba sensu wyjeżdżać. Chyba, że wychyli się ten T-34. Ładnie, 445. Bardzo ładne losowania są na tej maszynce. Do 500 bardzo fajnie wchodzi ten damage. No i Miksik obrywa. Coś tam z boku jeszcze łupie. Arta. No dalej we mnie. Trzy razy już od Arty. Leci czwarty. I znowu trafia. Bardzo ładnie ta Arta wrzuca. No i HP-ki już. 600 HP mniej. No tu fałeczka wyjechała. Gramy na wieżę. 445. Bardzo ładne losowania były w tej bitwie. Tu MX-ik. No, w krosie jesteśmy. Plus jeszcze artyleria. Chciałem tego Polaka skończyć, bo od niego bolało. Ale złamiemy się. MX-ik tyłem. Po magazynie. Widzicie tutaj nad czołgami odległości. Będę to testował. Nowy mod. Na lightach będzie bardzo fajnie się tym grało. Widzicie, depresji trochę brakuje. Wyjazd taki. Ja chciałem koniecznie MX-a jeszcze raz pokarać. 500 HP mi zostało. 2500 tylko damage'u. MX już na ogryzku. No i teraz możemy podokańczać te ogryzki. MX jest najniebezpieczniejszy po garku. Ładnie weszło. Arta znowu, tym razem nie trafia. 4-3, wygrywamy. No i można fałeczkę pokarać, ona się dinga. 417. Hellcat z tyłu kampi. No, widać, że tam mocno są ustawione czołgi z tyłu. Trzeba będzie uważać. Można wyjechać, tą fałeczkę skończyć. Jest T-34-3. Plus nie zapominajmy, że są jeszcze dwie arty. 2900 damage'u, 4000 WN-ki. I teraz 1000 odbite. Jeśli chcemy zrobić M-kę na tym czołgu, to trzeba zadać ponad 4000 uszkodzeń i dorzucić heal'a i M-eczka wpada. Naprawdę niewiele, ale mam tak długi przeładunek, że gracze naprawdę rzadko przekraczają barierę 4000 na tej maszynie. Oczywiście ilość killi powoduje, że mniej trzeba zrobić uszkodzeń, żeby wbić tą memkę. Widzicie, nie mam pełnego zasięgu widzenia. Grając na tym zestawie z optyką prawdopodobnie poświeciłbym więcej. Ostrożnie. Ale chyba czołgi się cofnęły. Można podjechać. Zobaczcie na naszego Isa. Hellcata i CCK stoją z tyłu, bitwa się toczy w ogóle w innym miejscu. Kępienie kolorek sam się bije, no nie sprawdza się. Trzeba grać agresywnie. No i co, mamy po lewej T-34, tu mamy Nomada, jest jeszcze gdzieś GF.
No i te dwie nieszczęsne artylerie. HP-kowo to nie jest jeszcze tak wygrana bitwa. Ładnie, jedna artyleria mniej. 6000 WN-ki, 3600 damage'u. 3 kile, jest GF, no i dalej tarta we mnie łupie. Nomad. Batchat pojechał po GF-a. O, Is się ruszył w końcu i Cecek. Bo jednak naprawdę moglibyśmy tu nawet przegrać to bez nich. Jest Nomad. Ding dong. Zobaczcie, jak fajnie dinga ten czołg. Grając właśnie w ten sposób na wieżę i górna płyta wtedy odbije. I wieża, a garki stają się mniejsze, ale jakby trafił w garnek, to na pewno by się wstrzelił. Niższe tiery nawet z Golda mają problem, żeby nas przebić. No i Nomad jest na ogrysku, ale tak naprawdę ten T-34-3 przy jego alfie jest problematyczny, więc najpierw trzeba się nim zająć. No przy... na HE-kach. Bardzo ciekawe. Ten też na HE-kach. No jakbym wiedział od razu, że chłopaki grają na HE-kach, to bym się nie cackał. O, czekałem właśnie na strzał od arty i teraz możemy pokończyć lufy. Podjedziemy bardziej od prawej. Będzie lepsza wrzuta na niego. O, po spocie 105. No, SU było po prawej stronie, więc można podjechać. Mamy spota od GF-a na pewno. Od boku będzie nas przebijał, grając na Goldzie. Jeszcze na dwa strzały jesteśmy dla GF-a, jeden strzał dla Nomada, ale Nomad skończony. No GF tam trochę z tych krzaczków postrzelał. Bez spota. No to jest właśnie minus grania bez optyki. 4600. GF znowu. No i teraz zastanawiałem się. Schować się, zostać, ale jeszcze jest artyleria, która mogłaby mnie skończyć. GF pewnie gdzieś tutaj stoi. Dingnął się na szczęście. Już lepiej skontowany byłem. Drugi raz sięgnął. Arta na szczęście go kończy. 64 HP mi zostało. Nie chcę bezpośrednio wyjeżdżać na Artę. Zobaczyłem, że sojusznicy, w sumie SMV tylko został, będą spóźnieni. Pojadę, zaskoczę Artę od boku. Zrobiłem 5. killa. I może będzie 5000 damage'u. Prawie 5000 damage'u, 2000 odbite, prawie 10000 WN-o, 8. No i oczywiście MK. Zarobki też całkiem fajne, a my lecimy na następną bitewkę. Cichy brzeg, losowanie bardzo fajne. U przeciwnika jest Wulfa, która nie ma depresji. Co prawda jest FV i z takich czołgów T-29. I Cecek, więc postanowiłem, że pojedziemy sobie na C1. Mamy tutaj fajną wieżę, mamy mobilność, powinniśmy dojechać szybciej. No i co ciekawe, lighty jadą nam poświecić. Is jedzie w środek agresywnie, no nie jest to najmądrzejsze. Jeszcze open przez środek, tak, zbiera potężnie. Dużo czołgów na wodę, kolejna MK, ale przy takich losowaniach łatwo się je wbijało, ale pokażę wam też bitwy na dziesiątkach, żeby nie było, że na dziesiątkach też tym pojazdem można zrobić MK i też można pograć. Skupmy się teraz. Mamy FV-a, który jedzie grać na wieżę. Jedzie Cecek, dlatego ładuje hity.
Cecek ładnie zebrał. To jest czołg, który tutaj mógłby być problematyczny. Plus wsparcie. Spróbujemy coś przestrzelić. No, mamy tutaj FV-a, który zbiera za 374. Oczywiście spot. Plus jest taki, że przy tak długim przeładunku, no tu na wieżę nie powinienem nie przebić, przy tak długim przeładunku ten mot na żarówkę nie jest tak potrzebny, bo na pewno zgaśniemy, jak się schowamy, zanim przeładujemy, więc to jest taki plusik. No i tutaj jest jeszcze Tiger, który nie powinien być problemem, no ale niestety był problemem, źle poleciał pocisk, albo nie polosował penetracji. Tiger się już wycofuje, CCK nie ma. Dobra, powinniśmy już go przebić. Z gąską. Znowu słaba rolka, 360, ale wpada nam po gąsce. Dwulufa na wodzie. Z 45 TP i Tigerem. Tu powinniśmy teraz to wszystko zczyścić. Jeszcze FV. Even się z nim tu gania. W kółko graniaste się bawią. Trzeba będzie pomóc. To jest piątka Ding Dong, zobaczcie. Jak jesteśmy wyżej nad przeciwnikiem, no to dingamy. No i Iwen, dziękuję. Skupiam się na mapie i często mam taki błąd, no powiedzmy, że błąd, że gram za dużo na hitach. Tu te 29, więc nie możemy tu jechać, zbierać niepotrzebnie. Jedziemy od lewej, zagramy sobie na wieżę. Wyświecimy te deki, tu gdzieś to jest piątka do nas strzelała. Już była, miała być zmiana na PCR-a. Natomiast to jest piątka, powinienem jednak mimo wszystko załadować te hity. Celownik się świeci na pomarańczowo, nie na zielono. Mało penetracji. I zobaczcie, ding dong. Dlatego od razu leci hit. I z hitem już nie będzie problemu z dolną płytą, to jest piątki. Pyk, 400, normalna rolka. LC go tam denerwuje. To jest piątka, tak naprawdę jest bezbronna. 403. IS-6 walczy, 129. Jest RHM. Jak widzę RHM-a, to od razu mi się zapala. Trzeba załadować HEK-a. Nie zdążę. No i intuicja się przydała. Ładujemy. Nie wiem, gdzie to poleciało, powiem szczerze. Szkoda tego strzału. Za szybko chyba. Trochę też szczęścia brakło. No i co? Objeżdżamy RHM-a. Znowu podjeżdżamy tak, żeby zagrać na wieżę. Jest RHM. 592. Prawie 600. No piękny strzał. Dlatego warto mieć tą intuicję. Warto mieć te haeki, szczególnie na takie cele. Spróbujemy jeszcze raz mu pociągnąć. 527. Jest tylko gryzek. No i te 29. To już trzeba PCR-ka. Powinniśmy bez problemu go przebić. Znowu na wieżę. No ale on ma już celne działo. Wbija się w garnek. No i kończymy lufę. 3800, 700 bite, 500 po spocie, 6300 WN8. Można by było teraz kapować bazę, ale po co? Więcej damage'u, więcej zarobimy. Kapowanie bazy jest tylko i wyłącznie wtedy, jeśli mamy misję, albo jak po prostu wiemy, że przegramy i już nic nie ugramy, to wtedy, żeby zwiększyć naszą przeżywalność, tylko wtedy kapuje bazę. No i co my tu mamy? Mamy lorkę, mamy A44... Nomad się wychylił, nie skończył. Ja przyjmuję od Polaka, wychylam się. Pewny strzał. Niestety krytyczne za zero. Setter też próbuje strzelać na stoku. Po gąsce wpada. No i jest dwulufa. Powinienem przyłączyć się na hita, ale spróbuję delikatnie się wychylić. Pięknie weszło w dolną płytę. 404, na cofce go złapaliśmy. 4200. 7000 WN-ki. Taka bitwa. Granie w odpowiednim miejscu. Z szybkim dojazdem na eksperymentalnym.
dała nam M-kę. Tu jeszcze spróbuję coś wcisnąć. No i tu powinien być już hit. Na tą dwulufę. Albo haek, bo 4. Powinienem tu przełączyć. Chciałem go zapaść na gąsce. On mnie przebija z dwóch dział, zobaczcie. Jeszcze arta moja mnie ogłusza. Fajnie by było jeszcze przyłożyć. Tutaj już haeków niestety nie ma. Ale jak mnie wyczaił, fajnie na tej dwulufie mnie przebił. A zobaczycie bitwę też na dwulufie, gdzie mnie dwa razy nie przebiła z dwóch dział. Więc będzie ciekawie. 4500 damage'u, 1180 bite, 900 po spocie, 8000 WN8. No i mamy kolejną masterkę. Lecimy dalej. Rzut na dziesiątki. Żebyście nie mówili, że M-ki na dychach nie można wbić. Mamy lodówkę, mamy grilla, mamy TVP-ka, więc pojazdy, które mogą nas pokarać. Według mnie kopalnie, bo na tej mapie jesteśmy, jest to mapa, ten kto zajmie wzgórze wygrywa. Więc jedziemy oczywiście tam, gdzie jadą wszyscy, a niestety STG mnie blokuje. Ja tu próbowałem strzelić jeszcze w buraskę, ale nie zdążyłem wjechać w pierwsze tempo. Mamy twardą wieżę, ale mamy te garki. I to jest troszeczkę ryzyko grać tutaj. Szczególnie na dychach, gdzie boli. Mamy 1400 HP. A z tyłu widać było grilla. Czarek, który może też nas poskładać. I bardzo ciasno. Jest burasek. No bardzo długo mierzył. 373, słaba rolka. Na półce sporo to deków. Czarfutur kontruje naszą Skodę. Nie ma na niego bicia. Trzeba uważać na tego buraska, bo może zaraz przeładować. O właśnie. Pięknie go na gąsce łapie. A my go kończymy. No i widzicie, Czarek się przeładował. Bez problemu nas przebija. Przewaga wysokości. GF podjeżdża. Pod Skodę. Trzeba będzie go pokarać. 394. Sytuacja już wygląda na opanowaną. Tylko ten czar futur nas blokuje. Lew też nie wiadomo, co on chce zrobić. Przeszkadza raczej w graniu tutaj. Pięknie wyszło, ale zobaczcie, jaka słaba rolka, tylko za 300. No i pokazał się grill. Jest Lodowikson. Nie zdążył skupić. 1600 damage'u, zielona WN-ka. Zobaczcie, że we wszystkich bitwach nie gram z tyłu tym czołgiem. Nie używam go do kampienia. Czołg ma bardzo fajną wieżę i można to wykorzystać. No nie wiem, chyba nie weszło. Nie podjeżdżam, żeby nie dostać spota na proxy, bo lorka mogłaby mnie wyświecić. Teraz natomiast można podjechać i można już trochę zrobić po spocie. Mamy Lodowiksona. Ale grill nas poczęstował. No i bardzo mocno mnie pokarał. Zablokował mi wieżę, pad celowniczy. Skoda mnie przytrzymała. To jej wytłumaczyłem, że nie zajeżdża się za plecy. Przez to przyjąłem od tego grilla. Znowu spot. Coś tu spotuje. TL7. Na szczęście się nigną. My no jesteśmy na strzał dla każdego. Ale jeśli nie można pograć normalnie, bo jesteśmy na spocie, no to zrobimy sobie zasłonę. Wykorzystamy sobie wrak.
i wystawimy tylko wieżę. Lodówki nie ma, żeby nas skończyła. Ona była problematyczna. Tak, żeby tylko ten wrak nie spadł. I możemy postrzelać. 382. Mamy spotal, mamy zasłonę. Burasek prawdopodobnie świeci. Nam leci po spocie. I zobaczcie, że grill nie decyduje się na strzelanie do nas po wieży. Jest grill. 410. No, był hajek, było ponad 500. Prawdopodobnie. Ale grill się schował. O, grill w ogóle zjeżdża. Wrak tym bardziej, tym razem przeszkadza. 1000 odbite. 800 po spocie. Mamy spotera. 3000 WN-ki za 2700 damage'u. Uszkodzona wieża. Jest progetto. Nie ma progetto. No jest ten TL7 i jest burasek. Też można było hejko założyć na buraska. 3200. Bóg z celownikiem jakiś. 454, fajne losowanie. 3700, 1400. I tak naprawdę trzeba już było jechać, żeby jeszcze oddać jeden strzał. Na dychy, bez golda, śmiało ten czołg tobie też radzi. Ale trzeba wygrać pozycję. Mamy Ivena. TL7, można by było jeszcze jedną pestkę mu wkleić. Pokazuje dolną płytę. Trzeba skupić. 200 damage dodatkowo. 6000 WN-ki, 4000 damage, 1400 po spocie, 1000 odbite. No i event tylko został. Można było tu HEK-a założyć. I zakładam. Nie zdążyłem. Służba patrolowa, bitwa. Bardzo szybka, fajny wynik, 6000 WN-ki, screen końcowy oczywiście widzicie, lecimy na następną. Malinówka, no i trzeba wam jakąś pokazać bitwę, masterkę na innym zestawie niż ten standardowy. SOT, optyka i dosyłacz. Jedziemy oczywiście na moją obecną pozycję, czyli tutaj. Choć powiem wam, że można by było spokojnie pojechać na Hila. Pytanie tylko, ile naszych czołgów pojedzie. Lighty po jednym, ale przeciwnik ma E25, które też może zrobić różnicę. Nasz light niestety... No, spot od razu, czyli light gdzieś tu stoi. Nasz light nie ogarnia, niestety. Często na takich mapach, gdzie można poświecić, lighty jadą, kampią i strzelają. Ładuje HEK-a, wiadomo skąd był spot. Spróbujemy przestrzelić tego lajcika. Cofka, double bush, przeładunek, nie zdążyłem. W każdym bądź razie lighta nie ma. Nasz light nie ogarnia. Pytanie, gdzie jest E25 jeszcze u przeciwnika, bo to jest czołg, który tutaj też może zrobić różnicę. No nie wierzę, AMX-1375 Campi, E25 też jest z tamtej strony. Tutaj teoretycznie nie ma za bardzo co spotować. Można by było coś innego pokombinować niż stanie tutaj w krzaku. Chociaż my świecimy tak naprawdę cały ten przejazd i wodę, reszta jest ukampiona bardziej na bazie, a reszta jedzie na Gihila, tylko on jest troszeczkę spóźniony. No i ktoś już stwierdził, że już będzie stał w krzakach, jak ten pancer. Już szykuje się do obrony. Nudno. Trzeba coś pokombinować. No to może podjedziemy bardziej tutaj. Na półce nic nie było.
Przynajmniej nic się nie zaświeciło. Może zaraz czołgi będą wjeżdżać do góry. Nasi dojechali. O, czołgi wjeżdżają. Można się ustawić. Może coś się uda przestrzelić. W momencie strzał powinien dostać spota, jakby coś tu stało. Ale nic nie było. Te 3, 4, 8, 5 oberwał. Popełnia znowu błąd. Wraca do garażu. Fajny początek. No, ale tak naprawdę nasze czołgi na hillu są podzielone za bardzo. Nie wiem, czy oni zdąży dojechać, zanim reszta. Tutaj spota nie było. No to my teraz zaryzykujemy. Cofnąć się i kampić na A4, jak padnie hill, to raczej nie dla mnie. Spróbujemy coś poświecić tutaj z tej pozycji, ze środka mapy. Jest tych TD-ków sporo, więc może coś się da radę wyświecić. Zobaczcie na naszego lighta wspaniałego. Pojechał, strzelił z krzaka, dostał spota po te 25 i zszedł. No nie rozumiem takiej gry. Po co w ogóle grać na lightach, jeżeli ich zastosowanie... Oj, tu ładnie wyświeciliśmy. Jest całkiem inne, pięknie to przyjął. 1000 już po spocie. Nie powinien już daleko zajechać. Prawdopodobnie chciał zrobić ten manewr co ja, tylko w drugą stronę. Ale go odcięliśmy. No i tu mamy... Oj. Szkoda, że to nie weszło. Mamy fajną pozycję. On jest objeżdżany, zjedzony będzie kawuj. 1S niestety nie ogarnia. Próbuję tu znaleźć przestrzał na Ika. Też nic nie ma. Nasi ładnie się ustawiają w lesie. Pod te czołgi, które jadą do góry. Ja próbuję coś wysiedzieć. Coś się złamało. Jest Basotto. Nie zdążę skupić, ale pięknie się zaświecił. 43. Poniżej rolki. HP-kowo wygrywamy, co ciekawe. Pomimo straty górki. Tamte czołgi mocno zostały obite. My mamy te czołgi w krosie. No problemem jest tylko ten T-43. W sumie bardziej to Basotto ze swoim działem. Co możemy zrobić? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda na mapie. My na środku mapy stoimy, świecimy, a cała reszta gdzieś tam ukampiona po krzakach, po narożnikach. Nie świeciła się jeszcze Arta T78 i ISU 152, które jest problematyczne, żeby coś tutaj można było agresywniej zagrać. Jest ISU, wyświecił mnie, wyświecił mnie. Lecą pociski. W sumie do ISU nie ma kto strzelić. Arta się przestawiła, poproszę bardzo, na hila. Będzie miała wrzutę we mnie. Po pierwszym spocie musiała od razu zrzutować. Ale Arty mnie bardzo lubią. Zresztą widać to po wtórkach. No i co? Co my możemy tu zrobić? Możemy spróbować wyciąć to, co stoi tutaj. Nawet poblindować. Żeby się za często czołg nie wychylał. Pada KW-1S. Wjeżdżamy do góry. Chciałem skończyć tą Viperę. Ale się nie świeci. Taki przestój trochę. HP-kowo się wyrównało. W lufach troszeczkę gorzej to wygląda. Tak naprawdę nic nie mam. No i ISU ruszyło. Będzie można go pokarać. No mam go na dwa strzały. Szkoda, że Arta nie trafiła. Oj, Basotto jest na hillu. Wcelowane z Artą. No i ISU decyduje się na wyjazd. Sklejam się jak najszybciej, żeby poszło na wieżę, ale ISU w ogóle... No w sumie nie wiem, co ono zrobiło. No ja też taki strzał niby zielono, a nie przebiłem.
500 po spocie. 1600, 1500, zielona WN-a, Arta. No niestety kara mnie tutaj bardzo, bardzo ładnie wrzuca. Więc cofniemy się tak, żeby wrzuty tej nie miała. Szkoda, że nasza nie wrzuca tak dobrze. Chociaż chyba teraz trafiła. Pad. W HP-kach troszeczkę lepiej przez ten wyjazd ISU. Ja mam jeszcze 700 HP. Ta moja pozycja też tutaj powoduje, że czołgi mają problem, żeby dojechać na D6, żeby spotować, bo mógłbym stąd ich wyciąć, a tam jest dużo ogrysków. Więc w sumie trzymam całą mapę pod kontrolą. Nie widać tego ISU już. Może się będzie wycofywał. T-34 zrotowało. No ale optyka tutaj działa. On mnie nie wyświecił. Szukam gdzieś przestrzału. Chyba raczej bardziej taki strzał na wiwat. Jeszcze bez spota. Słaby zasięg ma T-34. No i co? Trzeba będzie zaryzykować i wjechać w ten górny krzak. Może coś się wyświeci. Nie ma spota. Widzę, na Viperę jest. Ale mamy ISU tyłem, który ucieka. On był problemem. No i teraz będzie można... Oj, nasi ładnie tutaj, patrzcie, zagrali. Skończyli brak Minsa, M6. Jest Basotto. No i właściwie nie wiemy tylko, gdzie jest T-78. Arta wiem, że była na hillu. No i znowu wjeżdżamy w krzaczek. WN-ka dopiero niebieska. Celowałem w tego Ika. Przynajmniej tak mi się dawało, że może da radę go tutaj spotnąć. On ma słabe kamo, nawet jeśli stoi w krzaku. Nasi się nie kwapią, żeby się ruszyć. No sam nie będę jechał we wszystkie czołgi. Mamy dubla, można strzelić, tak mi się wydaje. Jeszcze trzeba trafić, ale spota nie ma, zobaczcie. Stało drzewko między nami. Dzięki temu nie ma spota. Jest oik. Dobra, co nie wierzy, też trochę jest wolne. Spróbujemy mu wcisnąć. Siedzi 360, spota chyba nie będzie. Jedzie MX do góry i Jiro, więc będzie presja odgórna. 2300, już jest fiolet. Tutaj blinduje. Może coś by weszło w ciemno. No, już czeka na nasze TD-ki. Mam 700 HP. Na dwie salwy bym prawdopodobnie zszedł, jakbym wyjechał, dostał spota. Mamy Arcioszkę i mamy T-43. Odpowiednio do przodu. Nie wiem, czy to poleciało. To powinno wejść. Szkoda było tego strzału, bo bym go mógł teraz skończyć. Zobaczcie, jak idzie celownik, a jak idzie celownik serwerowy. Ale poczekamy na open, aż wyjedzie. I pewny strzał trzeba będzie oddać. Teraz już ładnie weszło. Szybkie są te pociski, te PCR są naprawdę przyjemne. Tutaj jeszcze Arta. Ładujemy. Mamy High Caliber, 3000 damage'u. E25. Zobaczcie na to celne działo, jakie fajne się zrobiło. Krytyczne w E25. Szkoda, że go nie skończyłem. Byłoby już 5 kili.
Można było specjalisty zrobić. Tutaj AMX powinien zjeść to Basotto. No, jeszcze taranuje. No i co? T78 gdzieś jeszcze jest. Mamy go. Cofam się, żeby był double. I z pożarkiem. Piękny strzał. Myślałem, że go skończę już. A tutaj niestety Amixik robi sobie 5. killa. Zaprasza do plutonu, żeby dostać medal. No i jedziemy dalej. Dwa czołgi zostały, dwa ogryski. Obydwa czołgi na hita. Dwa PCR-y tylko mi zostały. Trochę mocno postrzelane w tej bitwie. 4 kile i 3600 damage'u dawałoby mi już MK na spokojnie. A tu jeszcze asysty trochę wpadło. Fajnie było zrobić tego 5. killa. No i na spokojnie. Na spokojnie nie wchodzimy. To jest czasami RNG, no nic z tym nie poradzimy. Najgorsze, jakby to była na przykład możliwość zdobycia pula, a my nie trafiliśmy. No to wtedy by nas krew zalała. Tu już teraz wchodzi. Jest 5 kili, 8000 WN-ki, bardzo ładny wynik. E25, no nie wiem, co on tutaj chciał zrobić. Gdzie on się ustawił. Teraz macie screeny końcowe i przechodzimy do następnej bitewki. Posterunek, rzut na 7 i 8. No i tak patrzę, jakie mamy tu czołgi ciężkie. Mamy BZT, MX-a Tigera, VZT. Mamy tylko 4 czołgi ciężkie. Próbuję się jakoś przedrzeć przez peleton, jak tym nie przeszkodzić. No i wpadłem na taki pomysł, bo jest dużo TD-ków, które pewnie będą grały na J5-6. I mamy tylko 4 czołgi ciężkie. No BZ-a jest tak naprawdę problemem, ale spróbujemy zagrać bardzo agresywnie. Mamy tu peleton Cheeto, które jest bardzo twarde, ISM, Tiger i Lew, więc próbujemy agresywnie wjechać w pierwsze tempo na C2 i wykorzystać to, że mamy bardzo dużo czołgów z tyłu. Spróbować zrobić jakiś damage. ST1 już podjechał. Na szczęście poszło w gąskę za 0. My wykorzystujemy mobilność, podjeżdżamy. Presja czasami takiego podjazdu przeciwnika, nie wiem, zaczyna przeciwnik robić jakieś głupoty. Zastanawiam się, coś jeszcze podjedzie. Czekam, aż moi się ustawią. No i pogramy sobie sidescrapa. Jest Tiger 342. Ding dong. Na sidzie jest AMX. No jak się wychyli, to zbierze grubo. No ale chyba wszyscy widzieli, co jest z tyłu ze mną. Boją się wychylić. Nie wiem, co ten Tiger, nie chciał bardziej go przyjąć, ale sprawdzam podelikatnie, czy nie ma więcej czołgów gdzieś z tyłu. No i Tiger jest tam. Staje, chyba jest sam. MX podjeżdża do góry. No, musi ktoś przyjąć. Ale ja nie przyjąłem. 406 i wykryłem jeszcze T28. Co jest problematyczne, bo ma fajny pancerz. I trzeba będzie tutaj... O, jeszcze IKV. Jest ta. Chciałem w IKV, ale nie poleciało. No, taki słaba ta wymiana. Tu znowu gąska za 0. Tiger. No, trzeba skończyć lufę. Ale nie zdążyłem. 403. Chowamy się, żeby od tych TD-ków. Tiger w nas mierzy. No i zobaczcie, bardzo szybko zrobiony przepychacz. Jeśli byśmy stali, strzelali się na sidescrapie, trwałoby to bardzo długo. Przez naszą agresywną jazdę pozwoliliśmy naszym dojechać. Znowu nie weszło. No i tu T28. Z przodu TVFTU. BZ-a na półce. No i bardzo fajnie gra, fajną ma pozycję. Spróbujmy przejechać i wjechać w tego TVFTU. No BZ-ka ma fajne bicie tam z góry.
No ale mamy tylko 600 HP. Na szczęście nie zdążył skupić. Nie ma na nas bicia, możemy jechać dalej. Skracam dystans. I KV tutaj przyjechało, proszę. Wjechać chyba chce do góry. No, nie poszło mu. I agresja dalej. Tu trzeba uważać na te TD-ki z zielonego. Patrzę, czy ktoś próbuje strzelać. No i TVF tu. No bardzo słaby czołg. Bardzo łatwo się z nim walczy. Myślałem, żeby się skleić, ale nie chciałem znowu po te TD-ki wyjeżdżać, więc się cofnę. Zagram sobie na wieżę. Gąska za zero. Nawet się nie naprawiam. On nie zdąży już uciec. 7-7. HP-ka przegrywamy. No, on tu bardzo mocno trzymał nasze pojazdy. Ale już go nie ma. No i zastanawiam się, czy na tą BZ-tę w ogóle wyjeżdżać. Jak mamy 600 HP, o, jeszcze lisek. Z Golda bezproblemowo. 2300 damage'u, 2 kile, 3600 WM-ki. Lisek chce grać na wieżę ze mną. No mam takie garki, że mógłby się strzelić. Patrzcie, jak to poleciało. I za ile? 463. No bardzo ładny strzał. A my dingamy. No i co? Nie będę wyjeżdżał pod BZ-tę i pod Lisa. Nasi... Właściwie się tu wykruszyli dosyć mocno. Jedziemy od drugiej strony. Pomóc Challengerowi. Zobaczcie, że jakbym wyjechał tutaj na tą półkę i próbował pojechać po BZ-tę, jestem pod TD-kami. I te TD-ki z linii 0 mogłyby mnie mocno bardzo okroić. Dlatego lepiej jest wykorzystać tę mobilność, objechać z drugiej strony. Bezpieczniej. No widzicie, panterka stała. XMF jest tam. Kończymy lufę. 5000 WN-ki. Widać, gdzie stoi Lis. Jeszcze dojeżdża do niego Super Hellcat. No i teraz się zastanawiam, bo mamy tu XMF-a z prawej strony. Tu mamy Hellcata i Lisa. Jakby XM wyjechał od tej strony, bylibyśmy w krosie. Próbuję zrobić sidescrapa i poblindować. Niestety nie przebito pancerza. Gdzieś tam jeszcze jest Hellcat. No ale nasze czołgi widać ciężkie, mają problem. Patowa sytuacja. Is przyjechał do mnie. I też stoimy. Trzeba wykonać ruch. Trzeba będzie przyjąć od tych dwóch czołgów. Tak mi się wydaje i... Szkoda, że Is 2M tego nie zrobił. On miał więcej HP-ków. Hellcat się... i Lis się dinga. No bardzo pięknie. I to z Golda, zobaczcie. I Hellcat, i Lis z Golda dingnęli się od górnej naszej płyty. Znowu ding-dong. Teraz od wieży. Potęga pancerza tego czołgu. No i tutaj wypychamy. Lisek ginie. Mamy Hellcata, który już nas przebija. 194. Trzeba było się skleić z nim. Ale znowu w górną płytę nas przebił. My go mamy na strzał. Został XM. Czołg, który bardzo lubię. Też będzie o nim materiał. Wyjechał pod ISA 2M. Przebija go. IS go kończy. Macie screeny końcowe. 3000 odbite, zobaczcie. 1000 po spocie, 3700 damage'u, 7600 WN8. Bardzo fajna, agresywna gra i taką grę na tym czołgu polecam. Lecimy na następną bitewkę. Stepy i najlepsza bitwa na tym czołgu. Może nie pod względem damage'a, bo były bitwy nawet po 6000, po 5000, dużo, dużo emek. To też bitwa na emkę, ale bitwa, w której wbiłem drugą odznakę biegłości.
i zablokowałem naprawdę bardzo dużo. Tu będzie właśnie pokazane, jak ten czołg bardzo fajnie dinga. Rzut na siódemki, przyjemny rzut. Wybór wyposażenia, system obserwacji dowódcy i optyka, bo chciałem w pierwsze tempo zraszować linię 9-0, żeby wykryć czołgi, które będą kampić na A, natomiast nasi tam nie pojechali, samemu nie będę ryzykował, można się nadziać, zobaczcie, agresywnie podjeżdża lorka, jest fałeczka, wchodzi 394, wyjazd pod lorkę, plus jeszcze jeden pojazd i jesteśmy w garażu, więc nie można tam już wyjechać. Nasi mocno jadą na przepychacz, Burasek zajął bardzo fajną pozycję. My świecimy. Pixel shotal nie weszło. No i podsumowując w sumie cały ten materiał, okazało się, że 122 będzie jedną z moich ulubionych premek. Pomimo tego przeładunku, pomimo tych dwóch dużych garków, ten pancerz robi robotę. Widzieliście nawet, że MK na dziesiątkach można wbić. Tutaj widzicie, jak to fajnie dinga, jeśli gramy na wieży. Dobór miejscówek uważam, że na tym czołgu jest bardzo kluczowy. Za bardzo do przodu, przez ten przeładunek się nie obronimy. Nawet takie tiery siódmotierowe czołgi nas poskładają przy objechaniu, więc trzeba mieć balans, umieć balansować na tym czołgu, żeby zagrać odpowiednio. No i zobaczcie, co się dzieje na mapie. Linia 1-2 mocno atakowana przez nasze pojazdy. Tu przeciwnik próbuje zrobić presję, ale mu się nie udaje. Czekam tak naprawdę, aż nasi mocno zaatakują tą linię 1-2 i będzie można to wszystko objechać. Co prawda jakiś problem jest na środku, ale RHM tam jest, on powinien to fajnie zczyścić. Progetto ładnie świeci. Primo podjechało po naszym spocie, na proksy mnie chyba złapał. No i co? Przepychacz jakoś tak nie kwapi się za mocno do wyjazdu. Prawdopodobnie są czołgi na A3, które je mocno obijają. Środek za to wygląda już teraz lepiej. Tu jest bardzo dużo maszyn. Mamy pozycję dosyć fajną. Mamy plecy, mamy T-34 i ATK. Wiktoria tutaj nas świeci. My świecimy dla RHM-a, który mógłby z boku je mocno pociągnąć. Burasek kombinuje, wjechał do środka, zobaczył czołg pojedynczy. Można się wychylić, przyjąć jedną, a zadać 720. No i co? Nic nie zapowiadało, że będzie to jedna z najlepszych bitew na tym czołgu. Na razie 1000 po spocie, 1000 odbite, 3-0, hapekowo, elegancko, odbijamy bardzo dużo. Właśnie pociski ślizgają, bardzo fajnie widać na tym czołgu. No i czekają na ten przepychacz, czekam i coś ten przepychacz za dobrze nie wygląda. T-34 gra na wieżę, świeci dla TD-ków. Nie ma z kim podjechać, jestem tu tylko ze 122. Nie zdążyłem, jeden kill mniej. No i podjeżdża Chrysler, który chce wjechać w tą ekipę. Z drugim czołgiem nie ma problemu. Fajnie by było, jakby jeszcze 122 wjechała. Można było to pozamiatać. No i jedziemy. Chrysler dojeżdża. Mamy tu Wiktorię, która mnie przebija, stawia na gąsce, naprawiam się, ją też łapię, chowam się tak, bo ona ma fajny DPM, żeby za darmo nie zebrać. Czekam, aż dojedzie peleton. Niestety nie trafiono w pancerz, za to gąska wpada po gąsienicy. Nie wyjeżdżam, nie zbieram niepotrzebnie. Kończymy lufę w trupa, nie wiem, drugi kill nam uciekł. No i patrzę na WN 428, na damage 750. HP-kowo już przegrywamy, w lufach co prawda jest do przodu. Pada nam KW3, no i zaczyna wyglądać słabo ta bitwa. Zobaczcie, gdzie dwulufa kampiła. Będzie trochę śmiechu z tą dwulufą.
ale na razie nie będę spoilerował. Kreiser mocno ciśnie, złapał lorkę. Jedna arta mniej, jeszcze jedna została. Jadę na pozycję, gdzie mogę pograć na wieżę. Idzie, mogę użyć i sodu, i optyki, żeby wpadło coś po spocie. Tak naprawdę boję się tej lorki, bo wydawało mi się, że ona stoi właśnie gdzieś tutaj, żeby głupio nie zebrać od boku. Jednocześnie chcę świecić dwulufę. O, Progetto gra na wieżę. Dla RHM-a i dla T-34. Spokojnie. Jest dwulufa. Jest Progetto. Spróbujemy strzelić tą dwulufę. Na pewniaka się ustawiła. Dolna płyta. Nawet bez golda. Odbijamy, natomiast lorka już nas przebija. Raz nas przebiła, arta poprawiła, no i z HP-ku zrobiło się tylko 600. Czołgi mocno przykampione, magazynki. Juto z lisem bardzo pasywnie z tyłu. Tutaj mam bicie na panterę, nieskupione, nietrafione. Trzeci kill już powinien być. Tym razem ja nie skupiłem do końca. Jedzie gwardzista. Trzeba go odciąć. Nie strzelam, żeby na pewno trafić. Chciałem przymierzyć w gąskę, ale się nie udało. 122 przyjmuję. Podjeżdżam zaraz, zobaczcie, tak, żeby się ustawić, żeby było cały czas na wieżę. Arta wrzuca. Magazynki przeładowały, kontratakują. Ja kończę. Jedzie dwulufa i jadą dwa magazynki. No, wyglądało nieciekawie. Ja ładuję, ładuję i ładuję. Progetto się dinga. Nie wiem, czemu nie kończyło lufy. Na gąsce chciałem znowu postawić. Nie wyszło. Znowu z dwóch luf. Zobaczcie. Znowu się dingnął. 4000 odbite. Potęga tego pancerza. Przy graniu na wieżę. W kadłub podobnie by to weszło. Ale zszedł. RHM ładnie zagrał. Arta mnie denerwuje, więc skupimy się na arcie. Poleciało, pocisk poleciał nad, ale zaliczyło uszkodzenia. Zdarzają się takie błędy serwera. Mamy Skorpiona, no i ładujemy znowu długo. Można było heka założyć, ale tak sobie myślę, że mamy dwa magazynki od boku. No i 600 HP dla rolki na dwa pociski. No i kąt, jak najszybciej złapać kąt. Weszło z woleja. Udało się schować przed lorką, już byłem na strzał. Jesteśmy tu tylko z lisem. Lis ładnie kończy Progetto. Lorka chyba chce się ulać i skończyć go na siłę. Chciałem wjechać jej na plecy, ale lisek sobie poradził. Bardzo ładnie zagrał. No i zostały dwa TD-ki. I teraz się przyda system obserwacji dowódcy i optyka. Liczyłem, że wcześniej się przyda, zagram agresywnie, tak jak w innych bitwach, podjadę, będę świecił, natomiast tutaj w sumie dobrze nie zaryskowałem, bo nadziałbym się na lorkę. No i jedziemy po tego Skorpiona i Nomada. Co ciekawe, T-34 stoi na open, Juto ucieka, lisek tylko podjechał, wszyscy się wystraszyli, HP-kowo prawie remis, w lufach dużo, dużo lepiej. Mamy dwie arty, które będą łupać. No i mamy Skorpiona. Mamy Haeka. No i słabo poleciało. 432 nie pasowało. A co ciekawe, nie mamy spota. Leci nam po spocie. 2600 po spocie. 4000 odbite. 3300 damage'u. No i nie zdążyłem skończyć Skorpiona. Nomad. Myślałem, że tutaj będzie stał i kampił. Tutaj, gdzie wcześniej się zaświecił. Ale nic nie widać. Juto podjeżdża od lewej, lisek jest od prawej. T-34 na środku, ładnie w krosie. A Juto zaskakuje. W sumie, przepraszam, Nomad zaskoczył Juto. Juto, jak to tam się wymawia, 402 ładnie weszło. High caliber, 3700 damage'u. Przydałby się oddać jeszcze jeden strzał. By było ładnie. 10 tysięcy, chociaż i tak już chyba jest.
No, mamy dwa ogryski. Tutaj nomad jeszcze mógłby to poczyścić, jakby zagrał rozsądnie. Plusem są dwie artylerie. Ja nie jadę na pałę. Patrzę, co robi nomad. Skracam dystans. A nomad wybrał taką miejscówkę, żeby być osłoniętym od artylerii i żeby można było kończyć lufy. Jakbyśmy wyjeżdżali teraz pojedynczo, nomad mógłby to jeszcze ugrać. Tutaj można się bardzo fajnie schować. Miejscówka na koniec bitwy i jeszcze można ugrać. Zobaczcie, kończy lisa, wyjechał pojedynczo. No i teraz mamy te 34, który chce wesprzeć moją pozycję, natomiast nie będę wyjeżdżał na open. Mam go na 2, on nie ma na 1. Trzeba tutaj wyjechać w dwójkę. Tylko wtedy można to ugrać. Choć też nie do końca, bo arty, żeby się jeszcze przestawiły, pomyślały gdzieś na linię D0, to by miały fajną wrzutę. Mogłyby jeszcze jakieś uszkodzenia zadać. Wchodzi, on się dinga, no i wjeżdża te 34. Poprawna pozycja, nie granie na pałę, tutaj akurat się udało. Czołg skończony. MK, druga oznaka biegłości, 11 tysięcy, podziękowania, bitwa wygrana. Co prawda WN-ki trochę mało, tak mi się wydaje, przy 4000 damage'u, 5000 WN8, to nie jest jakiś duży wynik, ale jedna z ciekawszych bitew i na pewno będę markował ten czołg, to będzie jedna z moich głównych premek. Jestem zszokowany po wyborze odpowiedniego wyposażenia, naprawdę tym czołgiem gra się znakomicie. Mam nadzieję, że materiał nie był za długi, chociaż ja takie lubię. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę, subika, a ja nagrywam dla Was następny odcinek. Dziękuję bardzo, see ya i do następnego.